Siemaneczko, siemanko. Witam serdecznie na sobotnim lajcie. Dobra, to możemy już jechać z telefonami telefonicznymi, tak? Dobry wieczór. Halo? No dobry wieczór. Tak? Dzwonię w sprawie kanapa. Dobry wieczór. Jeszcze raz? Dzwonię w sprawie kanapa. Jakiej? No nie wiem, no z Olixa, nie wiem, tutaj pani wystawiła. Ta na darmo, tak? No. No i co z nią? Chce pan ją? No chcę właśnie, dlatego dzwonię. Dobrze, no to kiedy pan będzie mógł podjechać po nią? No nie wiem, dzisiaj pasuje? Nie, dzisiaj mi nie będzie. Tak może w tygodniu? A jutro? A o której? O 6:00. No w sumie. Nie będzie pani spała? No, zadzwonię do pana jutro, dobrze? Bo tak ciężko mi ustalić, bo nie mamy w domu. Nie wiem, kto będzie w domu i tak dalej, dobrze? No dobra, no. Ale muszę się jeszcze dowiedzieć parę informacji na temat jej, nie? Bo tak tylko po zdjęciu jest git. Ale, no nie wiem, chodzi mi na przykład, czy śmierdzi, czy coś? Nie, nie, nie śmierdzi. Nie, nic nie mnie jest. Była normalna kanapa, tylko ma tą dziurkę w swoim papierosem i tyle. Jeszcze raz, z papierosem? Pozdrów łabunie garbanę. No pewnie tak, no nie wiem czym. Papierosami śmierdzi? Nie śmierdzi, nie śmierdzi. Dobrze, to proszę... Nie, bo pani powiedziała, że papierosami śmierdzi. Pani powiedziała, że papierosami śmierdzi. A w ogóle teraz dopiero zauważyłem, na czwartym zdjęciu, że tam są jakieś takie jakby dziury. Jutro. Co? Dobrze, to proszę zadzwonić jutro, do widzenia. Jakieś są wypierdziane dziury, czy coś. A tam chyba chłop baraszkował z nią, bo leżał z chujem na wierzchu i... Jutro. Słyszeliście? Dawaj kilera na omę i dodzwonię się do Mikołaja. Tak jest. No, chciałbym pana wynająć. Jeśli można, tak bardzo proszę. Tak, no a to będzie na wieczór kawalerski. Jak to długo zejdzie? No to, żeby pan zrobił wizytę taką, nie wiem, w godzinę jakąś na przykład. Aha, bo proszę pana, tam w ofercie. O. Jest raczej dla dzieci. No. I cena tam proponowana, bo to dojazd i to tak sobie skalkulowałem, 150 zł. No. I tak przewiduję na to gdzieś koło 20 minut. No to... Pierwsze pytanie jeszcze, gdzie by to miało być? Chodzi panu o co, lokalizację? Miejscowość. A, miejscowość. No tutaj z tego tak. Co... Nie wiem, czy pan kojarzy, bo tu mamy akurat do pana niedaleko. Wie pan, gdzie są kąty wrocławskie? Oczywiście, tak, bo ja tylko wjeżdżę jestem. Nie, bo ja pytam, żeby to technicznie wyjaśnić. No. Jakie ten, tak, ja... czy to byłoby możliwe do zrobienia, tylko tak, powiem szczerze. No. I ja nie bardzo jestem przygotowany na wieczór kawalerski. Bardziej się przygotowywałem do dzieci. A. Z dziewuchami, mówię szczerze to co myślę, nie wie pan. A. Z dziewuchami jeszcze bym jakoś tam, ale na wieczorze kawalerskim to nie wiem jakby to miało to wyglądać. Panu powiem jakie mieliśmy tutaj wymagania z chłopakami jakby. Nie, właśnie o to chodzi. Tak. Że na przykład tak o, jest impreza, my sobie siedzimy, pijemy tam wódeczkę, wiadomo. Tak. I nagle nikt o niczym nie wie jakby, nagle wchodzi pan z tym taką, tą taką torbą Mikołaja z tyłu, jak ma pan taką? Wór, to jest taki tak, wór. No. I na przykład z tego wora wyciąga pan, nie wiem, flaszkę, albo taką, do tego na przykład gołą lalkę taką wie pan, taką z tego. No rozumiem, tak. Taką, no, gołą lalkę dmuchaną, my tu panu damy rekwizyty wcześniej. I pan ją kładzie na stół, nie wiem, na przykład wie pan, tam pan paluszkę i tam wsadzi w dupę, czy coś takiego. No wie pan, tak żeby było śmiesznie. No jakoś śmieszne, ale nie bardzo się w tym widzę. No tak, ja nie wiem jak to wytłumaczyć, wie pan, żeby było tak śmiesznie, że, że ten kawaler będzie mówił, o kurde, co tu się dzieje? Kania Majski. Kiedy by to miało być? No właśnie, powie mi pan, czy pan ma w ogóle za tydzień czas? To właśnie, no za tydzień to będzie największe obłożenie, bo... Ale to nie jest 6 grudnia jak coś, bo to
Będzie dokładnie, który mamy? Dzisiaj 27? To już będzie grudzień. To za tydzień jest 4-5, to no, jest właśnie... No właśnie, a my mamy co w, mamy w czwartek to w domu. Aha, w czwartek. No właśnie, czyli przed samym jakby jeszcze przed szóstym, no. Tak. Momencik, no. Ja jeszcze tutaj dla pewności kalendarz. To jest czwartek, to jest drugi. No tak, no drugi. Drugi. No zabił mi pan szpunta, nie wiem kurde co mam zrobić. No. Dalej się nie widzę, nie umiałbym to z tą lalką jakichś tam numerów wybijać, jakie to jakby, bo no to ja bym to tak... No to nie wiem, no to może jak nie coś takiego, właśnie może właśnie tak, nie takie, to na przykład nie wiem, zrobić na przykład taniec na świni albo coś, wie pan, schodzi. No tam raczej nie mam zdolności w tym kierunku, kurde, raczej pracowałem bardziej z dziećmi, a tu powiem szczerze, że nie rozważałem nawet takiej możliwości. Nie wiem, czy jestem w stanie, żeby się to za tych parę dni przygotować na to, bo to tak trzeba by jakoś mentalnie coś pomyśleć jakimś kawałem, bo no żeby to wesoło było, nie? No tak, no właśnie, żeby on był też, no nie wiem, mówię. Także... Bo ja mam dużo pomysłów, tylko takich właśnie, ja jestem młody, to mam takie głupie pomysły, a starsi ludzie to nie ma... No ale wie pan, no głupie pomysły to są dla młodych, no i stary też może się czasem coś nauczyć. No. Trudno mi jest, proszę pana, cokolwiek powiedzieć, nie? No, nie wiem, no. Na przykład, kurde, nie wiem, no ciężko powiedzieć. To znaczy, powiem tak, tego nie robiłem, nie mam doświadczenia, nie mam pojęcia, tak sceptycznie do tego podchodzę, no bo to trzeba by tam trochę posiedzieć, no i zrobić, jak to się mówi, 23 złote. Trochę jaj zamieszania. I to tak. Ja mam, ja też, właśnie teraz jak gadamy, tak w międzyczasie wpadłem na pomysł, tylo też nie wiem, czy pan się by zgodził. Rozmawiamy, oczywiście, że tak. Wpadłem na taki pomysł, żeby pan nawet nie musiał tam pajacować, tylko pan by z wora wyciągnął na przykład właśnie tam flaszkę, jakieś whisky czy coś, ale na przykład żeby zrobić tak, żeby pan tam wlazł i żeby pan miał takie jajca nabrzmiałe, żeby tam waty panu nawpychać tam w ten kostium, żeby pan takie miał duże jajca jakby w tym kostiumie, żeby to śmiesznie wyglądało, nie? To znaczy nie wejdą, bo problem był z tym, ja do niego leżę, bo wchodzę na ten, nie? Także... To raczej taki numer nie wyjdzie, bo kostium jest dość obcisły i tam wsadzenie raczej czegokolwiek, no raczej nie ma szans. A, kurde. Raczej, także... Nie wiem, rozumiem. A ma pan może jakiś pomysł, na przykład, nie wiem, jakby pan umiał pan na przykład stanąć na głowie, albo nie wiem, coś... O nie, to kiedyś tak, ale to nie teraz, kurde. To znaczy, no ja tam już swoich lat trochę mam, 65 powiedzmy, także no tutaj to raczej takie numery to nie wchodzą, że po prostu nie dam rady, nie? No. I żeby a, to dobra, takie, a to też zapytam się, bo to może, nie wiem, może akurat trafimy w coś, a na przykład, jakby pan, wie pan, mamy też taką jakby, w amerykańskich filmach mamy taką rurę z lejkiem, tam się wlewa piwo, całe 1,5 litra, jakby pan takie piwo wyzerował przy nim, że tak Mikołaj wchodzi i tak te piwo całe naraz na jednego hausta wypija, tak z rury. No ale później ja muszę autem jechać, kurde. Nie? No to za wam, to ile tam, pół godziny i pan, już będzie mógł pan jechać, nie? Nie jeżdżę po tym i także nie. To nie wchodzi w grę. Ja się nie napiję, bo mi szkoda prawo jazdy, nie? Prawo jazdy jeszcze pies go sedał, ale jak tam komuś jeszcze kłopotu narobić, o panie nie. To nie wchodzi w grę. A, no to nie wiem, no a na przykład, kurde nie wiem, no nie wiem, no. No nie wiem, no. Nie mam pomysłu, powiem szczerze, no trudno mi jest cokolwiek powiedzieć, powiem tak, no nie bardzo się widzę w tym, chyba nie podołam oczekiwaniom, bo to trzeba by mieć jakieś, no to tak jak pan mówi, no z godzinę gdzieś to coś gadać, jakieś kawały, raczej nie podołam temu. A.
No to kurde. To tak z dziećmi jest inaczej, No. się z dziećmi porozmawia i tu No. inaczej coś się tam wypyta, coś się nastraszy, No. a tu towarzystwo, powiedzmy, będzie troszkę łyknięte. No. Ja na trzeźwego to się tak trudno rozmawia z takimi ludźmi, kurde, jeszcze, No. żeby tryskać humorem, nie? Także No. chyba to odpuszczę i po prostu nie podejmę się tego, No. bo po prostu sobie nie poradzę, o. No dobra. No dobra, no to ja będę szukał gdzieś tam najwyżej dalej w razie co i tyle. I tyle, no. Nie ma sprawy, nie? No, O, to. także przykro mi, ale no raczej nie pomogę. Dobra, dobra. Dzięki bardzo. Dziękuję, dobranoc, wszystkiego dobrego. Dobranoc. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ja. Kurde, ale dał mi na koniec ho, 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 a wy nie. Czekajcie. To wymysł, co ogłoszenie? Się wkręć 510. No, halo, słyszy mnie pani? 803, halo, Bartek na ogłoszenie. No tak, a jakie ogłoszenie? Ogłoszenie, aparat słuchowy. No słucham, słucham. Ogłoszenie, słyszysz mnie? Słyszy mnie pani? Ja słyszę. Ogłoszenie, Słyszę, słyszę. aparat słuchowy, dzwonię z ogłoszenia, aparat słuchowy. No ja słyszę, dobrze, no a co pan chce wiedzieć Chcę na kupić temat tego aparat, ogłoszenia? chcę kupić aparat słuchowy. Rozumiem, No, No dobrze, nie ma ile? problemu. Ile? No, tak No. jak tam jest w ogłoszeniu. No, Halo. no, o 700 zł jest w ogłoszeniu, czyli, ale ile by zeszła pani? No. No. No myślę, że na 650 mogę wejść. Ile? Tylko G i EKS, a Ile? No 650 zł. O. No nie wiem, czy dobrze słyszę. Ile? 650 zł. A. W jakim stanie jest ten aparat słuchowy? To znaczy syn go nosił i on jest w bardzo dobrym stanie. Nosił go przez 3 lata i teraz obecnie jest nieużywany. Nigdy nie był naprawiany, także wszystko jest w porządku. Ile? 3 lata. A. A to jest dziecięcy czy dla mężczyzny? Nie, no to jest dla do dużego niedosłuchu, także to nie ma znaczenia, czy A ten, jest... bo syn ma 14 lat, więc. Ja jestem niski. Ile? Znaczy ile wzrostu, o, ile, na jaki wzrost? Znaczy ja A mówię, no. to jest do dużego niedosłuchu. No ja Także mam... jak duży niedosłuch, to też się nadaje. Ja słabo słyszę. A jaki ma pan ubytek słuchu? Na lewym czy na prawym? To nie ma znaczenia, które ucho. Pytam się, jaki ubytek słuchu ma pan? Słabo. To znaczy ile decybeli? Bo to jest tak do 130 decybeli chyba. To ja mam mniej. Chciałabym się dokładnie... Ja mam mniej. No to na pewno będzie się nadawał, tylko trzeba ustawić pod niedosłuch taki, jaki pan ma, tak? A, po co? Pod ten niedosłuch... A skąd pan w ogóle jest? Chodzi o miejscowość czy telefon? Nie, miejscowość. Miejscowość, gdzie pani mieszka? Właśnie gdzie? Bo... No? Nie, ja pytam skąd pan jest, bo ewentualnie mogę dać panu namiary na ustawienie tego procesora, na protetyka, który to ustawi, No to tego aparatu. poda go pani do telefonu, no. Czekam. Ale nie mam go teraz przy sobie. Czekam. Nie. Przesadziłem trochę, czekajcie. Sprawy o Olixa. Tu pani wystawia ogłoszenie opiekunka. Tak, ale już nieaktualne. Przeprowadziłam się i jeszcze nie zdążyłam usunąć po prostu. O. Nie mieszkam już w Krakowie. A gdzie pani teraz mieszka? W Zakopanem. O, no to, no to można się spotkać jutro, bo też jadę właśnie do Zakopanego na urlop. Tak, tylko że ja już się tym nie zajmuję, bo ja mieszkałam w Krakowie, wtedy szukałam dorywczej pracy, no. a teraz przeprowadziłam się do Zakopanego i założyłam własną działalność. Więc już kompletnie się nie zajmuję takimi pobocznymi wątkami. Właśnie miałam zdjąć ogłoszenie, ale przez te wszystkie formalności z firmą w ogóle wyszło mi z głowy. A jakby, a nie mogłaby pani na przykład być opiekunką zdalnie? W sensie, żeby na przykład pani by dzwoniła co pół godziny na Skype'a do syna czy coś?
Albo na kamerze. No nie, żeby na kamerze pani nie bardzo, tylko z tego względu nie bardzo, ponieważ po prostu nie mam na to czasu, tak? Przez to, że założyłam firmę, to po prostu no kompletnie nie. A jaką, tak z ciekawości, jaką pani firmę założyła? To są szkolenia psów. A. No jutro właśnie będę na urlopie będę właśnie z psem. A jakie pani psy szkoli? To pan widzę, że szuka więcej osób niż tylko opiekunki. No nie, no bez przesady, no. Wie pani, o co chodzi tam. Szukam tam normalnej osoby, o. No rozumiem. Generalnie szkolę wszystkie psy, jeśli o to pyta pan. No. Mam też hodowlę, mam też sklep internetowy, może jeszcze to pana zainteresuje. O, a co pani sprzedaje w internecie? Rzeczy dla piesków. Dla piesków, a ma pani na przykład jakieś tam, nie wiem, karmę dla psa albo coś? Nie, tylko akcesoria typu obroże, smycze i takie tematy. Zadzwoń do gościa, powiedz, że pomożesz mi pieniądze. A na przykład jakby pani ten... Nie wiem, no na przykład, no nie wiem, no. No nie wiem, no, bo jest Andrzeja niby w niedzielę, nie? Czy kiedy jest Andrzeja? No właśnie dzisiaj. A, dlatego może jestem nachlany. No, ja właśnie też jestem u dziadka na imieninach, bo też ma Andrzej. Także w kwestii szkoleń i wszystkich innych tematów, to bardzo bym prosiła dzwonić najlepiej w poniedziałek, no bo dzisiaj to jest raczej rodzinny czas, już jest taka pora. A, no dobra, to poproszę dziadka do telefonu na chwilę. Wie pan co, no, złożę życzenia dziadkowi, troszeczkę... złożę życzenia dziadkowi, bo i tak nie ma z kim pogadać, chociaż dziadkowi życzenia złożę. Rozumiem, dziękuję bardzo za telefon, zapraszam do kontaktu na przykład w poniedziałek. Dobra, dziękuję. Dobranoc. Ty, dziękuję za donate. Poczekajcie, bo teraz padłem na fajny pomysł. Tak. No, wszystkiego najlepszego tam. Zdrówka dużo. Dzięki. Zdrowia dużo. Tam. No ogólnie wszystkiego najlepszego. Dzięki. No. Tam, trzymaj. Jak to mówi? Trzymaj się jak coś. Tam jak chcesz, to nie wiem. Jakąś flaszkę dzisiaj pijemy. A kto mówi? No jak? No nie udawaj, że nie poznajesz tam. No nie. Nie no, tak już tak na poważnie. Co, pijemy coś, czy dzisiaj nie możesz? Ale nie wiem, z kim rozmawiam. No kurde, jak nie wiesz tam. Nie ściemniaj. No nie wiem. No tutaj no, nie wiesz no. Tu od nas. No od nas to kto? No jak myślisz? No nie wiem. No Marek. Marek jaki? No jak no, też nie wiesz? Nie. Nie no dobra, bez jaj. To co, pijemy coś? No ale nie wiem, z kim się... 726 milionów 23. No nie no, tu od nas no. Jeden zajebisty Andrzej Gornik. No od nas, ale kto od nas? No ja no, nie wiem. No Marek, no a kto? A jaki Marek? No ja... Yes. Nie wiem, czy ty sobie jaja robisz? No chyba jakaś pomyłka. A ty, jaka godność twoja? Ale ja pierwszy zapytałem. No ja Marek Gonera. Marek Gonera? No. Skąd? Jak skąd? No mówię, że tu od nas. No od nas, ale od nas to znaczy się gdzie? 5 złotych. No tu u Sego. Przeżerwewa. Skąd? Przeżerwewa. Nie wiem, nie znam. To co, pomyłka? No na pewno. A do kogo się dzwoniłem? No do mnie. No wiem, ale... Ale Andrzej? To nie, ja jestem Częstochowy, tak. A. No to nie wiem, to do Częstochowy się zadzwoniłem? Tak. Może jeszcze pan powie, że to Marcin Najman po tamtej stronie. Nie. No dobra, no to trudno. Myślałem, że do Andrzeja się dodzwoniłem. Nie. Dobra, to dzięki. No. Nara. Dajcie mi jeszcze jednego Andrzeja, bo ten był zamulony.
Halo, Andrzej? 66, tak. No wszystkiego najlepszego, no. Zdrówka dużo i w ogóle, no. 100 lat. A z kim rozmawiam? Nie, na pewno kojarzysz. No nie wiem, ktoś z pracy? No kurde. No wszystkiego najlepszego. Tam zdrowia dużo i tego. A, Bogdan Reszkiewiczów. Co? Nie, no jak masz na imię? No dobrze powiedziałeś. Co, Bogdan Reszkiewiczów? No. A, ty jesteś wodnik tak pewno. Że co? Jesteś wodnik tak pewno. No. No właśnie, co tam coś się dzieje, kurwa, te tam remonty jakieś będą, czy nie będą, chuj, nie będą, bo śnieg spadł. Chyba na razie nie będą. No bo ja to najadę w poniedziałek, znaczy we wtorek jadę, 31 grudnia, kurwa. Gdzie? Ale gdzie? Do Rzesza jadę, kurwa, na AA, kurwa. Czemu? No bo Monika mnie podała, kurwa, że ja co dzień najebany jestem. A teraz też nachlałeś się? Bo właśnie tak myślałem, czy ten... Pijesz coś? No ja piję, tak. Chyba wodę z kranu, kurwa. A, nie wiem, bo jak coś, to ja mam flaszkę. Mogę coś tam załatwić. Nie. Żartujesz? Normalnie. No to dawaj z flaszką. Ale będziesz mógł pić, czy nie? No jak nie, jak tak. No nie, no bo mówisz, że jedziesz na TAA, no to myślałem, że żartujesz. Ale bo mogę, cały czas mogę pić jej. No teraz mogę. Dzisiaj mogę. Za chwilę otwieram drzwi i mogę. No, ale gdzie byśmy pili jak coś? Bo nie wiem, czy właśnie jest wiesz, czas. No jest czas. U mnie w domu bym pili, kurwa, gdzie? A co, sam siedzisz? No, a gdzie? No z kim? Sam. A co? A dobra, to co pijesz jak coś? Co wziąć? No czysto. Czysto czy browary? To nie wiem. Ja bym wolał wódkę dzisiaj. Ja też. O. No to dobra, to wezmę. Ile tam? 0,7? Wystarczy chyba. No nie wiem. Moim zdaniem może być. No, a o które będziesz? Nie wiem, no... Nie, za pół godziny pasuje, czy za późno? Pasuje. Dobra. Nadwijaj teraz, jak jesteś w pobliżu. Co? Nadwijaj teraz, jak jesteś w pobliżu. No tak, no mówię, za pół godziny gdzieś, bo jeszcze muszę iść tutaj do sklepu i tak dalej, no. Tak, i czekaj. Znaczy to jest błąd. Kiedy na TA idziesz dokładnie? 1 grudnia. A nie będziesz miał przerąbany teraz, jak się nachlejesz dzisiaj? Nie. O. Dobra. A po co ona cię podała w ogóle? Nie wiem. Nie wiem. No naprawdę nie wiem, po co mi podała jej. To teraz lipa, będzie wszystko na mnie, jak ja przyjadę z tą flaszką. No co ty, bez przesady. O, a jest Justyna? No nie ma Justyny. A. Bo miałem tam do niej ten, pytanie. Trudny czy łatwy? Obojętnie tam. Aha. No dobra. I tak ciebie nie będzie. Czemu? Bo nie wiem. Nie no, będę. Za pół godziny gdzieś, dobra? Poczekasz? No nie no, drzwi otworzę na przeciw wypadek, bo tam muszę psa ogarnąć, wiesz, bo mam psa w domu, wiesz. Za pół godziny gdzieś będę z flaszką, nie bój się. Na zapitkę co brać? Kolę czy sok jakiś? Sok pomidorowy, jeżeli coś. Dobra, jeden starczy? No chyba starczy. No, dobra. Masz tam jakieś szkło? Szkło się znajdzie. Aha, dobra. Napalone w piecu masz? Co? Napalone w piecu jest? Cieplutko w domu. Aha. Bo jak coś, to ja mogę z kolegą przyjechać, to wał się wypijemy, bez przypału. Co mówisz? Jak coś, to ja mogę przyjechać, to wał się wypijemy, kolega mnie przywiezie. No, nie ma, dla mnie nie ma różnicy jej. Dobra, a masz jak coś 10 zł w razie co? No, w tej chwili nie mam, ale jutro będę miał. A, kurde, dobra, to jakoś załatwię. No, bo tak bym nie... Nie ma, bo... Tak bym nie... Po imprezę, wiesz.
Tak bym w ogóle nie dzwonił do ciebie, ale nie wiem, czy wiesz, ale Andrzeja jest, nie? No ja wiem, dzisiaj to mamy 20, któryś tam, 7 czy 8. No ale wszyscy dzisiaj obchodzą Andrzeja. No ja wiem, no. No. Bójki. No. Także ten. Mówię, zadzwonię, chuj, nie ma z kim wypić, to mówię, może chociaż ty. No, ten numer, tego numeru to ja nie znam, 514, to już nie mam. Nie, ja z drugiej karty dzwonię, na tamty nie mam doładowane konto. Co mówisz? To jest z drugiego numeru dzwonię, bo tam nie mam konta doładowane. To Czarek dzwoni pewno. Co? Czarek mówi. Jak Czarek? Mój kolega pewno, bo z innego numeru dzwoni pewno. Nie no, Bogdan. Bogdan, na pewno Bogdan. No raczej. To gdzie, za kolaku garbaty za to gdzie mieszka w Łożyszu? Jeszcze raz? Gdzie mieszkasz w Łożyszu? No i co? No i pytam się, co słuchasz teraz w tym momencie. Nie rozumiem cię, coś całe słychać. Nie, gdzie mieszkasz na jaką ulicy mieszkasz w Łożyszu teraz? No kurde, ty serio nie poznajesz, ja serio robisz, czy pijany jesteś? No nie, no po głosie nie poznaję, no naprawdę nie wiem, no. No to nie wiem, albo jaja se robisz, albo normalnie pijemy i tyle, jak nie wierzysz, no to... Nie, normalnie pijemy, dobra, czekam na ciebie, jeżeli przyjeżdżasz za pół godziny, jeżeli nie, to drzwi zamykam i tyle, no. Nie no, za pół godziny gdzieś będę i kurde, dziwię się, że myślisz, że jaja. 21.17 jest tak, żeby do 22.00... Dobra, zdążę, spokojnie. Dobra, to ja idę się ogarnę i przyjadę. No dobra. No, na razie. No, na razie. Nie wiem, Justyna, twój wujek idzie, nie wiem, czy Justyna wiedziałaś, dzięki za numer, ale twój wujek 1 grudnia idzie na AA. Kurwa. Wszystkiego najlepszego. Zdrowia dużo, tam pomyślności, zdróweczko przede wszystkim. No i wiesz, tam. A kto mówi? A dobrze się dodzwoniłem, Andrzej? Ale kto mówi? No jak, nie poznajesz po głosie? Nie. No bo dziś Andrzeja, tak? Jakiego Andrzeja? No imieniny. Ale kto to mówi? Kolega, kto? Który kolega? Jaki kolega? O Jezus. A gdzie ty w ogóle dzwonisz? No do ciebie, no a gdzie mogę dzwonić? Do kogo? Do Andrzeja. Ale jakiego? Górnika. Przedstaw się, wtedy mogę pogadać. Piotr. Nie wiem, kto to mówi. Piotr. No Piotr, jaki Piotr? Górniak. Nie znam go. No to ja mam do ciebie nie numer. Znam, tak. Ja mam numer do ciebie, wybieram numer w telefonie, a ty mnie nie znasz? Nie znam ciebie, Piotr. Jaki Piotr, skąd ty mnie znasz? Ja cię nie znam. Ty się przedstaw, ty wiesz... Powiedz mi, kto ty jesteś, skąd ty mnie znasz, ja cię nie znam w ogóle. No kiedyś chraliśmy raz z moją żoną, pamiętasz? To Jezu, to było 2 lata temu, 3 lata temu. Z jaką żoną? Z moją żoną chraliśmy. No ty byłeś, gdzie? Moja żona. No i kto? No i ty. Ja jestem żonaty, ja jestem żonaty, ja nie chodzę sam. Co, jeszcze raz, kurde. Nie, chyba, no, że się pomylił. No właśnie nie wiem. Chyba, że się z kimś... No to zaraz moją żonę dam do telefonu. Czy co? Bo nie wiem. Chyba, że nie Andrzej. No nie wiem. No to Andrzej, dobra, żeby nie zawracać czasu. To Andrzej czy nie Andrzej? Ale ja cię nie znam. KRYSTEK 2115. Skąd ty dzwonisz, z jakiej miejscowości? Ze Śląska. Trzyma mafon, pozdrowisz dla trąby? A ze Śląska, ale skąd? No jak? Z Gliwic. No to ja nie znam takiego człowieka z Gliwic. No za co mam ci dać żonę do telefonu, żeby potwierdziła? Ale po co mi twoja żona? Ja jestem żonaty, ja mnie to nie interesuje. Ja po prostu ja nie chodzę, nie jeżdżę gdzieś pić, gdzie sam, bo nie. Jak już jeżdżę, to ja z żoną jeżdżę, a nie sam. To coś kłamiesz, bo chlaliśmy 2 lata albo 3 lata temu, mam twój numer zapisany. Jakie chlaliśmy, jak ja w ogóle nie piję, chłopie, ja jestem żonaty, ja z żoną nigdzie nie odchodzę, rozumiesz ty mnie? Ale pomyliłeś się z kimś. Ale chlaliśmy... Skąd ty mnie znasz? Powiedz mi, skąd ty mnie znasz? Mam podpisany numer Andrzej od Wódki i piliśmy właśnie 2 lata temu.
Gdzie 2 lata temu my pili? O, mój ojciec przyszedł. Mo... O, znaczy, no dobra, nieważne tam. No, piliśmy 2 lata temu wódkę. No kurde, ojciec, no przy... O. Do wieczora. Z Wenstraje Volkswagena Polo 1.2. Aktualne. No i co, chciałem więcej informacji jakby, tak? To nic, że pan dzwoni od godziny 11, jestem pod telefonem. 5 zł. Rano czy wieczorem? Machon, zrób o. Na rano od 11. A teraz nie może pan gadać? Powiem panu szczerze tak. Chcę sobie odpocząć od ludzi. I nie chcę mi się teraz rozmawiać o samolotach. Ale mam komis otwarty od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do godziny 22. Ale pan weekendy jest... mam wolne. Ale pan jest chamski. Nie jestem chamski. Ja panu już zadzwonię w poniedziałek o godzinie 4 nad ranem. Jak pan będzie się właśnie do pracy pakował, jedzenie pan będzie pakował, to o 4 panu zadzwonię ale nad ranem. Ale pan jest... jak pan o 5 wstaje, to ja panu o 4 zadzwonię. Ale... Szybciej panu o godzinie zadzwonię. Czy pan będzie wtedy zadowolony? Ale pan jest ordynarny. I niekulturalny. No dobrze, to jestem niekulturalny. A pan jest niekulturalny pod tym względem, że pan dzwoni przed godziną 10 do mnie o samochód. A 22 jest cisza nocna dopiero. No ale do mnie cisza nocna już jest od godziny 20, bo jest weekend. Spędzam z rodziną i z żoną i z dzieckiem. A nie będę z panem rozmawiał na temat Grata za 2800. Jak? O, Grata. Sam pan się przyznał, że to jest Grat. Dobra. Tak, przyznaję się, to Grat. Wyeksploatowany to... samochód jest gównowarty. Złom to jest. To ja zadzwonię do pana w poniedziałek, ale ja to powiem panu, co powiedział i będę żądał, żeby pan opuścił co najmniej 500-600 zł, bo to jest grat. Opuszczę panu 500 zł, jasne. Tak. Jak pan przyjedzie dzisiaj po samochód, to dzisiaj panu dam samochód za 2200. Tak? Tak, wyjdę fajnie do pana, przywitam się. Zobaczy pan, że jestem normalnym, kulturalnym właśnie człowiekiem i dam go panu za 2200. No, ale bo to jest nieładnie tak mówić do klienta. Klient nasz pan, jest takie powiedzenie, a pan tutaj... Jest, klient nasz pan, tak, ja klient nasz pan, ale to też trzeba zrozumieć człowieka, że człowiek chce odpocząć, jest weekend. No jest weekend, ale jest... Mógł pan zadzwonić szybciej. To mógł pan zadzwonić szybciej. Ale jak szybciej, jak dopiero mi wyświetliło się ogłoszenie na ekranie? No to mógł pan po prostu, tak jak mówię, no jak ja panu powiedziałem przed chwilką, że proszę zadzwonić jutro po godzinie 10, no. To pan powiedział, że ja jestem bezczelny. No bo... Nie, ja panu poświadomiłem, że nie mogę rozmawiać. Jak pan będzie w poniedziałek w pracy i pan mi powie, wie pan co, ja nie mogę teraz rozmawiać, bo jestem w pracy, to ja panu powiem, no. Dobrze, w porządku, proszę zadzwonić później. I ja wtedy skulturalny będę, a pan właśnie, pan jest niekulturalny, bo uświadomiłem pana, że nie mogę teraz rozmawiać. Proszę zadzwonić po godzinie 10, no dobra. A pan powiedział, że ja jestem bezczelny. No to nie pieprz pan, jak już pan ze mną gada, już tak już pan poświęcił parę minut, to powiedz pan parę szczegółów i już nie będę tam zajmował czasu. Samochód jak za 2800, do poprawek dla kierniczoblarskich, do poprawek technicznych. No. Przebieg jest oryginalny, opłaty ważne, ubezpieczenie i przegląd, samochód jest do jazdy. Do poprawek technicznych, rzeczy eksploatacyjnych, do naprawlarsko-lakierniczych. Rzeczy jak samochód, który ma tyle lat. A czemu pan powiedział, że to jest gówno, nie samochód? Ja nie powiedziałem gówno. No, powiedziałem, że... wyeksploatowany grat. Ale nie, no że to jest grat taki, no. Grat, tak powiedziałem, tak. Powiedzieć panu, dlaczego tak powiedziałem? No. Bo samochód za 2800 jest każdy wyeksploatowany w 95%. To co, ja go kupię, on mi się rozwali zaraz? Jak pan go kupi, to na pewno pan będzie musiał rzeczy eksploatacyjne zrobić i z 2000 zł z niego włożyć, żeby pojeździł parę lat. No to pan mi opuści 2000 zł, ja go wezmę. No to za darmo panu samochodu nie puszczy, nie ma tak dobrze. Tak, jak pan ma dom do remontu, to niech pan mi wartości jest 200, niech pan mi go da za 20 000, bo jest do remontu. Bo trzeba mi okna powymieniać i gładzie w środku zrobić. No nie, no dobra, rozumiem, ale mnie to zdenerwowało, że pan jest taki agresywny. A mnie zdenerwowało tak, że pan nie rozumie, że ktoś o tej porze może nie umieć rozmawiać. To mnie zdenerwowało. Gdyby pan normalnie powiedział, dobrze, dziękuję panu, jutro przedzwonię, to jutro by pan do mnie zadzwonił i widziałbym, że jestem normalnym człowiekiem. No nie wiem, czy pan jest normalny, wy po prostu ludzie nie szanujecie czasu od kogoś. Wy sobie przyjeżdżacie, o której chcecie samochody oglądać na komis, wy sobie robicie wszystko, co chcecie, a już gdy sprzedawca coś zrobi, to wtedy dla was to jest uraza. Bo wy możecie wszystko. No tak, bo ja nie... Osoby prywatne mogą robić wszystko, tak. Firmy nie mogą nic,
a osoby prywatne, u mnie tak nie ma. U mnie jest wredna gadka, to wypierdalać z podwórka. Taka to, u mnie jest. To wy... A gdy jeszcze ktoś coś jest, drugi raz powie, to dostanie w banie. Tak to, u mnie właśnie to, jest zasady na komisie. To wyjeżdżaj pan z Polski i tam będzie Puerto Rico i Ameryka. Tu jest Polska i klient... A mnie tu jest dobrze, a mi tu jest Ameryka. Do mnie tutaj jest Ameryka. Do mnie tutaj jest idealnie w Polsce. No to nie wiem, no to... Ja... Ale ja się nie daję ludziom po prostu. U mnie takich zasad nie ma. Ja jest... godziny otwarcia komisu. Piszą na internecie. Ja jestem, ale dobra, ja to rozumiem wszystko, ale jestem Polak rodak, ja przyjeżdżam i chcę widzieć to, to i to, sprzęt biorę albo nie biorę, opuszczenie, ważę 100 kilo i o, i biorę. To dobrze. No. To wie pan, ile pan waży, to mnie powinno mnie interesować. Nie mogę no. patrzeć panu do garka, ile pan spożywa pokarmu. Ale ja, to znowu pan jest niemiły, bo ja nie mówię, że jestem... Jak nie miłeś? Pan powiedział, że pan ma 100 kilo. No, ale ja mu tłumaczę panu, że chodzi mi o to, że jestem wysportowany, a pan od razu insynuuje, że jestem grubasem. Mam na imię Dawid Jasper, nie, jestem osobą, ale 100 kilo pan powiedział. Nie, no, bo pan tak od razu insynuuje, że jestem jakiś... A nie, ja nie powiedziałem, że pan jest grubasem, ja powiedziałem po prostu, że nie patrzę panu do garnka. Nie wiem, ja przyjadę, jak nie dzisiaj, no to mogę przyjechać po weekendzie z braćmi i zobaczę tego rzęcha. I go wezmę. Tam ile pan opuści i tyle. Dobrze, nie ma problemu. Dzwonić do mnie jutro, jest niedziela, ale mogę jutro porozmawiać wyjątkowo z panem. A jeśli pan chce więcej informacji, od poniedziałku do piątku, od godziny 10 do godziny 20. No tak, ale to też pan się nie obraża, że pan jest taki ekskluzywny, że jest godzina 21, jest weekend i tak pan nie śpi, a ciężko panu pogadać, nie? To mnie też denerwuje. Nie śpię, ale sobie leżę z rodziną i odpoczywam. No ale jak pan leży, to może pan sobie leżeć i rozmawiać, tak? Ale to ja wolę sobie z żoną porozmawiać. Teraz? Niż z kimś na temat samochodu. Ale też wiadomo, że pan sobie pije coś, pewnie alkohol i w ogóle. No to... Nie piję, nie spożywam alkoholu. No, to też pan wie, pan też może poświęcić ten czas dla klientów. Ale nie spożywam alkoholu, tylko że sobie leżę i odpoczywam z rodziną. 5 złotych. No nie wiem, no. Ja już swoje dzisiaj odpracowałem, teraz odpoczywam. Musi pan to zrozumieć. Jeśli jest pan kulturalnym Polakiem, rodakiem, to pan to zrozumie. A. No nie wiem, no. Ja to muszę wszystko... Na spokojnie proszę jutro zadzwonić, niech pan wytrzeźwieje, na jutro na spokojnie zadzwoni i porozmawiamy. A. No, no dobra. No, widzi pana. Zadzwonię, zastanowię się. Bo mówię, zdenerwował mnie pan? Na spokojnie, a pan mnie jeszcze bardziej zdenerwował. Zdenerwował? Bo się komuś nie przeszkadza, gdy ktoś mówi, nie mogę rozmawiać, wtedy pan mówi, dobrze, przedzwonię, chcę, kiedy mogę przedzwonić, żeby pan nie przeszkadzać. No tak, ja tylko... panu mówię, pan mówi, dobrze, ja panu tłumaczę. Miłego wieczoru. Ale ja panu tłumaczę, Andrzejki są, ważę 100 kilo i se dzwonię, no co? Ale to mogą być Andrzejki, może pan waży 200 kilo, mnie nie interesuje, ile pan waży. No. Nie patrzę panu do garnka. Co pan, czy pan kiełbaskę środku, no widzi pan, czy pan futerki, powiedzcie co. Bo pan... Lub kurczaka, dobrze, jest pan fit, pan mówi, chodzi pan na siłę. To kurczak z ryżem, kasza, takie rzeczy. Bo widzi pan, nabrał do pan... dopiero pan nabrał do mnie respektu, jak panu powiedziałem, że waży 100 kilo, a tak to pan ostro jechał. Nabrałem strasznie właśnie respektu. Ja panu powiem szczerze, pan może ważyć 200 kilo i może pan przyjechać z 10 kolegami. Ja ważę 80 kilo i wyjdę sam, a pan będzie 10 i wyjdę i tak, poza teren komisu. Nie bez problemu. No nie, bo tu pan mi teraz grozi, że mnie pobije, a ja tylko chcę samochód kupić. Ja nie grożę, że pana pobije. No, ale mówię, no, że ja ważę 100 kilo, ja mogę przyjechać i kupić samochód. Ja nie interesuje mnie, ile pan waży, tak panu mówię. A panu ta waga cały czas przeszkadza, nie? Cały czas panu ta waga przeszkadza. Przeszkadza mi ta waga, powiem panu szczerze, no przeszkadza mi ta waga. No 100 kilo ważyć jest to źle. Czy jest fit, czy nie. Fit powinien ważyć 80 kilo 85 przy wzroście 1,80 m, to jest fit. Wtedy jest rzeźba. 100 kilo nie jest rzeźby. Nie jest 100 kilo rzeźby, nie wierzę w to. No przeszkadza mi ta waga, no, jednak ten garnek panu muszę popatrzyć. Proszę odżywiać się bardziej zdrowo. Czyli kurczak gotowany, kasza manna, takie coś. Musiałem to panu przeszkadza mi to. Tak, tylko że ja mam 90 wzrostu, ponad to przy mojej wadze mój wzrost jest odpowiedni. To duży chłop pan jest. Pan jest duży chłop. 90 to pan jest, to pan nie mogę powiedzieć. No. Jest pan ogromnym facetem. No właśnie, dlatego ja mówię panu, że... No teraz,
Teraz nabrałem respektu. No, słyszałem, że pan respektu na mnie nabrał, jak pan powiedziałem uwadze, bo tak pan ostro tutaj jechał, bluzgał mnie, ale tylko pan powiedziałem, ile waży, od razu gadka się zmieniła. Nie, właśnie, no bo powiem panu szczerze, no boję się o swoje życie. No nie, tylko po prostu... Wyjdzie pan na podwórko, zobaczy pan 1,90 m, 100 kilo, no to wystraszy się, że jakiś halek przyjechał. No a dobra, a za przeproszeniem, jak pan tak komentuje moją wagę, to ile pan waży, bo tak się pan tej wagi przyczepił? A powiem panu, 80 kilo mam. No widzi pan, to ja 20 kilo więcej. 80 kilo, tylko że ja mam wzrost 1,40 m. A mnie to nie interesuje, co mi obchodzi pana wzrost? No ale właśnie nie powinno pana interesować, bo pan przyjeść, bo sam to pan właściciela nie widzi komisu, bo jest taki mały. Ale co mi obchodzi pana wzrost i pana, ile pan waży? Mnie to w ogóle nie interesuje. No ale nie no, ja idę zaraz na wagę się zważyć, a panu zdjęcie wyślę, ile waży. Ale co mnie to interesuje? Ja, mnie to nie obchodzi, ile pan waży, ile ma wzrost. Ja panu pokażę też, zaraz sobie zrobię na kolację frankfurterki też. Ale mnie to nie obchodzi, jak chcę kupić samochód, a pan mi gada o wzroście i wadze. Mnie to nie interesuje w ogóle, ja tylko dzwonię sobie z samochodu. A pan dorabia tu jakieś... Nie interesuje pana waga, a rozmawia pan, powiem panu szczerze, ile. Kiedy pan rozmawia o wadze swojej 100-kilowej, a pana to nie interesuje. Panu powiem nie. Tak. Nie wiem, czy nie była dzisiaj ten Black Friday, teraz jest ta wyprzedaż. Ja nie wiem, czy nie było po prostu wódka, czy nie była wysprzedywana. Jakaś zatruta. A co my... Coś się potruło panu. A co mnie to obchodzi, co pan będzie teraz gadał, że alkohol jakiś insygnotował? Insynuuje to, że pan alkohol pan spożywa w nadmiarze, pan alkohol spożywa. Proszę, Nie życzę sobie, żeby pan teraz mi ingerował, że ja... Tak, insynuował, inflirtował, tak. Że ja spożywam alkohol i dzwonię pijany. Bo po pierwsze wódki nie piję, jak coś to se piwo piję, po pierwsze, a po drugie też nie życzę, żeby pan tak gadał, bo to jest też niekulturalne, a pan jest właścicielem z serwisu internetowego, tak? A więc jestem właścicielem serwisu internetowego Elix właśnie, bo jestem moderatorem na Elixie. Chciałem to już panu rzeczywiście powiedzieć. To pan się dodzwonił do serwisu OLX. Dobra, jak pan sobie będzie robił jaja, to niech se pan robi. Tylko ja mówię, że pan po prostu przesadza, wyśmiewa pan klientów. No i gada głupoty, o tak o. Ostro pana pojechałem teraz, no ale musiałem. No musiał pan, dobrze, przepraszam. Niech pan wybaczy. Niech pan, panie Mietku, niech pan wybaczy. Nienawidzę chamstwa, dlatego ja muszę być stanowczy też, jak ktoś mnie atakuje. No niestety, jak... Tak... Wiem, o co chodzi. Pan walczy po prostu jak lew o swoją rodzinę. Niech pan się wyśmiewa. Ja swoje wiem, pan się od razu przestraszy, jak... Raczej nie, ja się już teraz już wiem, o co chodzi. Ja pana znam. Pan jest Mietek z filmu Jumanji. Mhm. Tak. Super, super zabawę pan... Ja pana w filmie w Jumanji widziałem i Król Lew. Super pan sobie znalazł ten, zabawę w Andrzejki zamiast... Ja panu powiem szczerze, ja kocham takie coś, jak dzwoni mi ktoś w weekend i dzwoni po to, żeby tylko żarty sobie porobić o taki stary samochód, to jest super, podoba mi się to bardzo, ale niech pan już teraz idzie napić się kieliszka, niech pan lepiej przepoświęci ten czas z rodziną i z żoną i z dzieckiem, jak pan nie ma dziecka, no to z żoną, a jak pan nie ma żony, to... Z przyjacielem na przykład też można, bo to lubi, ja wie pan, kulturalny jestem, to zawsze wie pan, no zrozumie wszystko. Nie ma pan przyjaciela, to niech pan sam wypije, obojętnie, no nie pan mi teraz już da spokój. Widzi pan, jaki jestem kulturalny. No. A te 100 kilo, co pan ma, cieszę się z tego, że pan ma, że pan jest szczęśliwy z tym. Cieszę się z tego bardzo. Proszę dzwonić w poniedziałek, porozmawiamy na temat samochodu po panu, promocję świąteczną. I wszyscy będą zadowoleni. No, wystawię panu negatywną ocenę na internecie, ale nie chcę się już z panem dłużej rozmawiać, bo widzę, że pan nabrał respektu. Ja panu powiem tak. Numer pana mi się wyświetlił, do zastrzeżonego pan nie dzwoni.
Grozi. Jeśli będzie pan dalej mnie po nocach nękał, w poniedziałek pojadę do swojego kolegi, co pracuje w sieci komórkowej. Numer telefonu jest zarejestrowany na pewno na którąś osobę. Kontakty mam, bo prowadzę duży komis samochodowy. To na pewno. Wezmę ładnie adres i imię i nazwisko od pana i po prostu przejadę na miejsce do pana i będziemy rozmawiali. Rozmowa jest nagrywana, że pan mi grozi, że mnie pobije. Grożę panu, że pana pobije. Nie będzie pan wtedy ważył 100 kilo, tylko 50. Spuszczę z pana wszystko, tłuszcz. Żegnam, kurwa, imię i wreszcie nie trój dupy, kurwa, bo cię ciulna w łeb i tak się skończy twój dzień dziecka. Spierdalaj. Ciulu! To jest, kurwa, co to... Ciulu, co tam gadać? Wypierdalaj. Ciulu! Nie, zostaw tej! Nie, poczekajcie, nie. Nie, ty zostaw to. A poczekaj.